Biżuteria i błyskotki to jest to, co kobiety lubią najbardziej. Czy ty rozpieszczasz swoją żonę, dając jej takie prezenty? Kurczę, wiesz co, ja podejrzewam, jak każdy facet, po prostu chce, żeby kobieta u naszego boku była szczęśliwa, stąd też, jeżeli błyskotki na to mogą wpłynąć, to pewnie jest to jakiś pomysł. Natomiast wydaje mi się, że mężczyzna ma też masę innych walorów, niekoniecznie związanych z błyskotkami, a co się tyczy akurat tej biżuterii, którą mamy za plecami, tutaj jednak przekłada się taki jeden temat, że to, jaki jest właściciel, bardzo często przekłada się też na emocje, które towarzyszą wyrobom. No tutaj jednak Marta i Magda są tak pełnymi energii, cudownymi dziewczynami, że to od razu widać w produktach, które są za naszymi plecami. No dobrze, jak jesteście gdzieś na zakupach i Agnieszka mówi, o zobacz Kuba, jakie fajne, no. Bo wiesz, kobiety to tak lubią podprowadzić mężczyznę, to co ty na to? Nie no, mężczyźni ostentacyjnie wtedy udają, że nie wiedzą kompletnie, o co chodzi. Wiesz co, nie, no to jest tak, że to jest chyba szalenie prywatny temat, no niektórzy, wiesz, jeżeli masz powody, żeby przepraszać, to przepraszasz, ja uważam, że jestem na tyle dobry na co dzień. Nie, tak na serio to wiesz tak, że ja mówię, to cudownie, znaczy mężczyźni być może pewnych rzeczy nie dostrzegają i nie widzą, albo nie zauważają, co się tyczy błyskotek, ale po kobietach widać, że czują się piękne i zadbane i wyjątkowe, a biżuteria bardzo to ułatwia.